Witam, witam moi drodzy, witam serdecznie zebranych, zgromadzonych z YouTube. O, widzicie tu ziota, pa! Ziomek se śpi, ja se leżę i se tak żyjemy tu. Szkoda, że mi się niewygodnie siedzi przez ciebie, ale... Tylko k***a bąki puszcza czasami, jest jazda. No już jednego puścił. Wczoraj miał być stream, bo miało być daily. Nawet przez fakt, że człowieku sponsor wymagał, go nie zrobiłem, nie? Jestem śmieciem leniwcem, nie? Naprawdę. Słuchajcie, jestem po drzemie. Kurwa, dzisiejszy dzień był przejebany. Jechałem samochodem, tak się nawkurwałem w furze. Pierdolony, kurwa, pontoniarz jakiś, przyjebany, tak mnie wkurwił, kurwa, śmieć na skuterze, myślałem, że go rozjadę, kurwa. Jedziemy se i chuj wbił jak, kurwa, kierunkowskaz i zwolnił mi do zera, jak se jechałem 70, żeby skręcić i, kurwa, człowieku mówię, dobra, no to go wyprzedzę i debil jebany mi zajechał pas i stwierdził, że on nie skręca i później, kurwa, skręcił z powrotem, mówię, ty, kurwo. Bo człowieku, za wcześnie mu nawigacja pokazała, tak mnie podkurwił śmieć, że człowieku, wróciłem do domu, na ręce miałem człowieku Garmina, nie? Wyobraź sobie, człowieku, że ja w trakcie jazdy samochodem miałem puls 130, nie? To jest lepsze od biegania jednak. Wróciłem do domu, człowieku, byłem tak wycieńczony już życiem, że zasnąłem. Dawno mi tak nic nie wkurwiło, nie jak jazda samochodem, ja nie mogę jeździć samochodem jednak, za dużo rzeczy wkurwia. Jechałem się wkurwiłem na kolarzy, nie? Zadalało z 40 rowerów i żaden mi nie chciał przejechać przez pasy, żebym sobie mógł na spokojnie wjechać na mój pas i musiałem przez rondo skracać CHT. Podziały drużynowe były na teamach do speedrunów, działały one tak, że miałeś osoby z tieru S, osoby z tieru A, osoby z tieru B i osoby z tieru C. Z każdego tieru jakby była dobierana jedna osoba do teamu, żeby każde teamy były wyrównane, to co ustalili, że robią coś takiego. Z każdego teamu są 4 osoby, które mają statystycznie lepsze umiejętności speedruny. No i słuchajcie, gdzie mnie dali w tier. Dostałem wrzucony do tieru A, gdzie ja, kurwa, Minecrafta wyszedłem w 3 godziny i nawet poszedłem na Discorda powiedzieć, przepraszam, o chuj chodzi. Dlaczego ja jestem, kurwa, w tierze A, jak ja nigdy tej gry nie przeszedłem? Ja tą grę raz zrobiłem w 3 godziny i chuj. To, człowieku, dostałem kartę, że mam dobry movement i że się szybko nauczę. Okej, okay, w porządku, dziękuję bardzo za pochwalenie, ale problem jest taki, że no co ja mam, kurwa, siedzieć 20 godzin dziennie i grać w Minecrafta? Jestem w grupie, w której jest Slayprox, Torek, Lawek, jakiś Kenon. Tylko że Slay zrobił czas już i ten czas ma 28 minut. A ja, czas miałem 3 godziny. Katarzyna, która przechodzi, kurwa, Minecrafta i zna wszystko, każdy tier i człowieku smoka jak zabić, jest tier nade pode mną. O chuj chodzi. Czemu? I już mamy jeden czas zrobiony. Hunter, teoretycznie osoba, która ma być gorsza ode mnie umiejętnościami, zrobiła już czas 40 minut. Człowieku, 40 minut nie ma chuj, żebym zrobił. Jak zrobię godzinę, to ja będę happy. Do zgarnięcia jest 12 tysięcy złotych na team. Czyli po 3 koła. To się nie opłaca. Dla mnie tam 3 koła to dużo kasy. Jak ty jesteś taki bogacz, to spoko, nie? Szkoda, że nie masz obok odznaki giftera subskrypcji, bogaczu. Ja prowadzę życie bezstresowe. Body positive ostatnio, człowieku, medytuję, biegam, zdrowa dieta. Ja się nie mogę denerwować, bo jak się wkurwię, to mi może oko wybuchnąć nawet. Ja muszę być spokojny, człowieku, oaza, ciało świątynia. I człowieku, dzisiaj już się wkurwię, bo musiałem znowu instalować Minecrafta na jakichś super instancjach i pobrałem to, po czym, kurwa, wychodzi na to, że trzeba zainstalować jeszcze jakiś kalkulator. On wylicza, człowieku, jakieś, jak wejść do endu. Ja pierdol. Siekiera, nie? Już tego nie ustawiałem. Powiedziałem sobie, da jest, a tam. Kekereke bum bum bere, siekere bom bom. Daj ta spokój. Co to? Ej, to wygląda jak jakiś ten Monster Hunter, co tu jest? Jakiś czas najlepszy 3 godziny, no. Tu nie ma jakiegoś skarbu? No był, kurwa. Chyba niska szansa, zawsze jest w takim miejscu, to nawet ja chyba wiem. A, dobra, chuj tu jest. Moi drodzy, słuchamy tej nuty dzisiaj 20 godzin, nie? Dobra, mamy jedzenie, mamy złoto, ej, żarcia mamy sporo, jo? Nie! Ty, zagrajmy bez muzyki, nie? Skupmy się. Jak ja dzisiaj za kółkiem miałem 140 prawie, to w Minecrafcie wydaje mi się, że na luziku ze 170 bym mógł mieć. Powiem wam sytuację z biegania. Jesteśmy z kółkę na biegu, budki do biegania. Trochę mi obtarły właśnie, muszę ogarnąć, co jest nie tak. Chyba sobie uszkodziłem jeszcze kolano. Siedzę sobie z garminkiem na łapie, wszystko spoko. Biegniemy z kółkę i człowieku mówię, ty, kilometr za nami, nie? A kółkę mówi, nie no, jaki kilometr? U mnie już tam dwa, nie? Ja mówię, jakie dwa? O co mu chodzi, nie? Dwa kilometry? Mówię, ty pewnie wziąłeś od wcześniej, włączyłeś, nie, że ci zdał. Mówię, a może, może. Stary, biegniemy dalej. I ja mam, człowieku, tempo 11 minut na kilometr mi wyszło. Mówię, ty, co jest? To jak ja ostatnio biegliśmy i ja miałem tempo, stary, 77, jak ja teraz muszę wolno biec, nie? I człowieku, biegnę szybciej, szybciej, człowieku, daję czadu. I patrzę, ja mam 3 kilometry, a Kukę ma, człowieku, 5. Ja mówię, no niemożliwe. Mówię, że aż tak źle liczy zegarek. Wyłączamy jakby później garminki, nie, sprawdzamy temat. No i wyszło, że Łukasz przebiegł 8 kilometrów, a ja przebiegłem 4 km. I mówię, ty, lipa straszna, nie? I słuchajcie, co się stało. Wracam do domu, już taki zdegustowany, że, człowieku, jestem gówno nie biegacz. I wyszło, że miałem ustawione, kurwa, mile, nie? Przez ten cały czas miałem ustawione mile. Tyle z historii, pozdrawiam po historii. O, wioska! Eż? Człowieku, jeden domek. Kurwa, faktur nie wystawiłem. Dobra, niech mnie zamkną, kurwa. Nie płacę tych podatków.
dole se wymyślili kurwa system. Już kurwa teraz do mnie pisali, że mnie do więzienia wsadzą. 60 dni chcą mnie do paki wsadzić. Mówię, wy kurwy. Znaczy tak nie powiedziałem oczywiście. Szanuję urząd, który mi wystawił takie pismo, ale czemu się do mnie dopadalają co chwilę? Gdzie jest Golum? Aha. Git chyba, jo? Nie robię tarczy. Stare tarcze, kto gra z tarczą? A co, ja jestem Royo? Play Games? Ty, no dobra, gdzie jest lawa? Ja chcę sobie po prostu wejść do netheru już. O ale jestem... Człowieku perfekcjonista! Czemu się woda spaliła? Czy ja zawsze muszę mieć wioskę, jak zaczynam grę? No, masz różne starty. Wioska, ale tylko z kowalem. Jest ocean, widzisz gdzieś statek? Tu. A nie, to nie statek. To były ośmiornice. O, jest statek! Jest statek, po prawej. Ale znalazłem. Poprawy. Ile żelaza? No, potencjalnie mógłbyś to zagrać. To lecimy po drugi statek. O, rawinka. I tu jest lawa. Ty tam jest portal. Ty nie robiłeś portali w tych takich właśnie tych podwodnych lawach? Nie, ale jak robię, to plus minus umiem. Wejdę, nie? O, tu jest cały statek. Po lewej masz jedzenie jak coś, a po prawej masz żelazo. Zrób żelazną płytkę i postaw ją tak jakby... Żyje! Chodzi o to, że stawiasz żelazną płytkę, pływasz w tą jedną kratkę i tam zbierasz tlen. Czekaj, czyli kładę ją tu? Nie! Blokiem. O, no, działa! Tak. No tak, ale no nie zbierzesz tutaj drewna, bo masz tu deski tylko. Teraz tu! No tu i pa! Nie, kop nad sobą! Tu! Tak. Zjeb te drewno, no. Potrzebujesz tak z 5 drewien. Zrób se crafting, zrób se chlebka, najedz się. Slay jest na moim tierze i on zrobił stare 20 minut coś. No bo Slay już grał w speedruny, no. Uważam, że mnie źle człowieku wykalkulowali. Jeszcze jednej rzeczy potrzebujesz, jak robisz rana ze statku. Jest ona drewniana. Drzwi. Musisz mieć 6 desek na drzwi. Wykop jedną deskę. Zrób drzwi. A, nie, jeszcze łódkę powinieneś mieć. No jedno drewno tam masz przecież jeszcze. Aktualnie deski. O kurwa. Ale nie chciałem, żebyś tego, kurwa. A kalpów nie mogę jeść? Nie. Zrób łódkę, zbierz crafting, zbierz drzwi i idź stąd. Pa, ty! Turbulencje! Ta, no znisz tą łódkę se. Kurwa, wstysa ci ją. Teraz tak, uczymy się robić portalu już. Żeby zrobić portal, musi mieć eleczkę taką z tych magm. O ta. Ten właśnie tutaj. Znak nierówności. Zniszcz jedną z tych bocznych, nie tą środkową. Postaw tu drzwi, no właśnie tak, o. Teraz stawiasz drzwi za tymi magmami. No i jeszcze za tą drugą magmą. Nie tutaj. Nie, też nie tutaj. Za to. Teraz postaw za drugą, na prawo od tych drzwi, idealnie. Nie na magmie. Remek. Nie. Tu, kurwa. Ale kurwa. Tu! Parę tak jakby. Nie! To gdzie? Czekaj, no, tu. Nie. Tu. Nie. Tu. Nie. Tu. Nie. Nie. Tu. Nie. Tak, dokładnie. Teraz postaw blok przed sobą, jakikolwiek. Może być to być magma, którą wykopałeś, no. Dobra, i teraz skop tą magmę i pa. Teraz zbierasz lawę i robisz portal. Nie tutaj. No, tu robisz portal. Nie. Robisz portal z tego, co jakby już masz. Patrz, po lewej tu. Stawiasz pierwszy. Nie. Remek. Tu? O, tutaj na przykład, no. Tutaj, tu? Tak. Nie. Zmarnowałeś lawę. No jak... A portal wyjdzie. Zmarnowałeś jeden obsydyn, jakby nie musisz go robić. Teraz o niego jakby. Tak, o niego. No. Teraz zniszcz tą magmę przed sobą. Zniszcz tą drugą magmę. Czekaj. O kurwa, odjebałem. He! Ja ale zapomniałem kurwa, że trzeba dać tutaj bloczek. Ja to zrobię. Czekaj. Nie. Patrz. Nie. Ale nie zrobisz, bo odjebałem kurwa, jestem idiotą. Nie, pa. Remek. Aha, no to wykopmy to. No i teraz postaw tutaj klocka, no i spadnie woda i... Wjeżdżamy w to, ale nie mam jedzenia w ogóle. Ale miejscówka, ty. No, dostałeś taki spawn, że kurwa ci odechciała grać i robisz reset, no nie? Bo nie masz za bardzo jak stąd wyjść. Widzisz wyjście gdziekolwiek? Tu do góry coś chyba jest, no. O! Jakbyś zagrał perfekcyjnie, o, czarne szkielety, o kurwa, Remek. Blazy! No są blazy, no masz tarczy, no możesz zagrać pod tarczy, ale... Portal! To nie portal, to spawn blazów. No co, no chcesz zagrać Forced First, no to zagraj, no. Jedzenia nie mam. Pamiętaj, spod skoku. To się kopie, żeby szybciej, nie? Ale to więcej się respawnuje, będziesz miał ciężej. Słuchaj, jestem gotowy na ryzyko. Jak coś, to te wszystkie rzeczy wokół też się niszczy, żeby się więcej respawnuje. To? A. Ja świnie bym zabił. Uważaj, jebnie ci z bliska. No i kurwa. A, ja gram na jedną. I co? Shift F3. No i nie ma kowala. No chcesz grać po trajdy? Tak. No to se zagraj, aha. O, motykę robisz? No, bo zbieram to. Ile zbierasz? Wszystko. Tego. Ale gigantyczna wioska, nie metropolia. Oj, tu będziemy mieć Tu będziemy mieć lawę. No wypadało, żebyś sobie więcej trochę drewna jeszcze skopał. No. O, mam 3 emeraldy. Dobra, tu nie byłem. Dobra, człowieku, trajduj, kurwa, masz łóżek wystarczająco. O, wieśniak. Musisz koniec roboty. To... I kurwa zamykamy tu. O jest, kurwa, już. Wodę szukam, żeby rybkę wypuścić. Ta ryba, kurwa, umrze w jaskini. Szukaj, kurwa, grawela przy wodzie. No to przy okazji wypuszczę rybkę, co ty? Pa. No, adios. Dobra, muszę zrobić chleb.
Speedrun, kurwa. Rami chleb tak kurwa 8 razy. Co teraz robisz? No, szukam golem. To jest golem. To jest jakiś panel Krita czy coś? To czerwone? Nie. Mamy drewna, mamy. To co, ruszamy. No to ale gdzie idziesz? No do jaskini szukam. Dziurki. No się w dół, kurwa. No nic nie widzisz blisko żadnej jaskini. Jak to nie? Patrz, tu jest. Zajebista? No i kop w dół, no kop w dół, kop w dół. Dobra, nie tu, tu. To jest pod tobą przecież, kurwa. Tu. Co ty gadasz? No i lawa była po lewej. Dobra. Ja robię tak. Co sądzisz o tym sposobie? Nie no spoko, no tylko co dalej? No dość długi, kurwa, ale zadziała, tak? Przecież. No kurwa, kolego. Ty ziomek. O kurwa! Bo ci woda znikła. Dobrze, że była druga. No i co teraz? Aha, kurduku. No nie no, no słuchaj, no dawaj kurwa no. Tutaj w miejsce tego kobla postaw kurwa deskę. Tak? No zajebiście, no. Ja mogę tu. O, dobra jest. To masz kurwa spawn. Co, masz tyle klocków, żeby się wybudować? No tak, bo wziąłem dużo. No, w którą stronę byś się budował? Gdzie jest najbardziej otwarta przestrzeń? A ja mogę zrobić bany hopa tymi łódkami? Jak zrobisz, to tak, no. To da radę dolecieć. Mam plan. Ale człowieku, no. Mam lęk wysokości, nie? Dobra, gościu, co robisz w Erneterze? Szukam bastionu. A jak się go szuka? No, rozglądam się i zaraz będzie. Nie, nie, jest sposób. Klikasz w 3, escape, zrób sobie FOF 30. Co mam szukać? No, ucieknij z miejsca FOWA, może zabij go. Dobra. Kurwa, obok i masz 46. O kurwa. Ale ich bloków podsypał, ty! Całą trawę wykurwił. Patrz. Stop. Widziałeś tam na dole, że były te brodawki. Tak, widziałeś? Tak. To jest housing. To jest housing. Tam koło tych brodawek na pewno jest skrzynka. Taktyka jest taka, że niszczysz tą skrzynkę i uciekasz szybko, kurwa. Do bezpiecznego miejsca, które jest koło takiej innej skrzynki. Tylko trzeba to zrobić szybko, zwinnie, się nie wypierdolić. To co, wjeżdżać w to? Zrób na pewno miejsce w ekwipunku. No właśnie wjeżdżać w to, no bo nie mamy taktyki, co po zniszczeniu skrzynki robisz. Patrz, to robię. O. Łucznicy. No i git. No generalnie, patrz, uciekasz tutaj tak jakby w lewo, ale tu. W prawą stronę. No dokładnie tu. Tutaj. Uciekasz, nie, bardziej tam w lewo. No chyba tak mi się wydaje. Tak, tak. A zebrać tutaj, złoto? Padałoby to. Oni zjebali złoto. Aha! No dawaj tam. I do tej skrzynki, Czekaj, do tej skrzynki, tutaj. Tak, ale zabuduj się. O, dokładnie, dobrze. No, już wystarczy. Dobra, wow. Zbierz sobie obsydian. Mam złoto i dużo obsydianu. Odwracasz się w tył, kopiesz ten blok, takie schodki do góry sobie zrób, no. No i pa. Tutaj idziesz w prawo. Nie, tu. Kurwa, ale nie, tutaj widzisz tą dziurę taką przed... Kurwa, i w tak prawo. Się, nie ta. Uspokój się, kurwa, nie ruszaj tak tą myszką. Patrz, do przodu dwie kratki. Wejdź w tą dziurę, którą masz dokładnie myszkę tam, tutaj. No wejdź w tą dziurę. Klocek nad sobą. O, dokładnie, bądź obrócony w tą stronę. Pod się trzy kratki. Złoto! Daj mi dalej robić. Dobra, niszczysz teraz nie złoto, tylko niszczysz tego klocka. Kroczek do przodu. Zniszcz po prawej górnego klocka. Nie, po te, o. Nie. O tego, na którym masz myszkę, no. Tego. I nad nim klocka. A i one tu wpadną, tak? A tego... One tu wpadną. To już to? Tak, niszczysz złoto i możesz im rzucać te 12 złota, co już masz, żeby tradowały. Dobra, i niszcz dalej złoto. Oj, tu się kryje złoto. Mam 13 pereł. Czy jest ci potrzebne tyle łóżek? No jest ci potrzebne więcej pereł. Obsydianu masz 20 na dwa portale. Pato, widzisz? One też wyrzucały tutaj nad siebie te itemy, widzisz? Perły. A, tam jeszcze kurwa perły. Mam dwa staki. No. Wypalaj. Łódkę mi zajął. O, motyka, dobra, git. O, kurwa. Na 32 czankach nie ma kurwa spawnera. Ja. Spoko, no to, znajdę. No może ty gdzieś w nether, no, żeby sobie zagrać. Możesz użyć jednej potki i się perłować. Użyj pot. A żeś kurwa mać. No, czekaj, zjem se, ale jazda. Zjedz se. I potka teraz. Użyj potki przed kurwa perłowaniem, żebyś się nie wpierdolił do lawy, no. Zresetowałbym to w pizdu. Pa, oszukać przeznaczenie. O kurwa. No dobra, stary, tu nic nie ma, musimy No, resetujemy to. O, wioskę mam. Ty i obok lawy mamy od razu, widziałeś? 3v3, sprawdzę, czy jest kowal. Nie. Sprawdzaj, kurwa. A co to zmieni, jak i tak sprawdzam każdy domek, stary? Jest kowal, widzisz kowala, tam gdzie jest cobblestone. Tu. Tak, idziesz pierwszy co do kowala. Bo on może mieć już... Skrzyneczka. Wow!
Kurwa, zajebiście, masz i wiaderko, i kilofan. Ale jackpot, kurwa! Rozjebiemy ich! No, tylko tak. Crafting teraz! Nie wziąłeś drewna. A tam było? No to z biomu, kurwa, drewnianego. Zbierz łóżka, zbierz jedzenia, ile tam ci, kurwa, potrzeba i daj do drewna. Gdzie iść? Po drewno. Ty, narzędzia... siodło na pigmena tam? Nie. Nikt nie zrobił speedrun na pigmenie jeszcze. Da się na tych chyba świniach tam. I człowieku z marchewką czy z czymś, żeby pływały po lawie. No i masz, mieliśmy nawet, kurwa, szybkie wejście. Najszybsze pewnie swoje. Nie no, najszybciej to byłem w trzeciej minucie. Miałem wioskę i obok wioski miałem portal, że musiałem obsydian tylko dostawić. I w środku stary był. Zadespiło mnie w bastion. Ryzykować? Ta, na pewno dasz radę. Kop się w dół, no. Jakaś jaskinia, może gdzieś... Diamenty! Uuu! Może mieć kilof stary diamentowy. Dobra, nie rozjebać wody. Rozbić górę i tu. I tu woda. Znisz Teoderta. Znisz Teoderta. Ooo. No i budujesz portal. Ej, dobre f**uj dałeś popis teraz. Tu jest, lewo. To będzie albo housing. Taki z brodą. Taki sam. Czyli może to rozbić i pójść tam. Dolić i się zabudować. No możesz, dobra. No, jakby, jak chcesz to tak spróbuj, no. Jak wsiądziesz do łódki, to już k***a jej nie zbieraj, no nie? Zbieraj nici, no i co, idź dalej. Wiesz co robisz w tym bastionie. Co? No to jest ten sam bastion, co grałeś w starty. No co robiliśmy? No idziesz po złoto, no. No to zniszczyłeś to. Tu? No, tutaj schodki w górę, tak jakby robisz se. I tu? I to. Nie. To. Tu. Tu. To. Chodził tu na dół. Nad tu. Sobie nad swoją klocka. Nad swoją klocka. Tak. Dokładnie. I tutaj ono wskakiwać. No i patrz. Sytuacja, w której nie niż już... Bo nie ma ich. Nie przychodzą. Patrz. A! Dobra. Kurwa. Znaczy jeden. Jeden to za mało. Wypadałoby po nie iść. Jak to zrobić? Dam im miecz. Wybuduj się do góry, tam gdzieś wchodziłeś do dołu. Tu? No. Znisz ten nad sobą. Tak, tak. I tutaj w prawo. I do dziury i nad siebie klocka. Rzuć im tu złoto. Wow, ale ich nastakowało, człowieku. No. I niż kurwa resztę złota. O! Kurwa, remek. Też myślałeś? Mało pereł. Może są u góry. Nie mam złota też. Może u góry wyrzucili itemy. Wybuduj się trzy w górę. Ile masz pereł, wykuł? Buty. Masz 10 pereł. No i nie dało ci pereł. Rany z reseta. Jak to? No bo nie dali ci pereł, no. Wrzuć na luz, to pokazać ci jak dostać perłę ostatnim strzałem. Wiedziałem, że to zrobisz, kurwa, no nie? Ostatnia szansa. Lubię takie odsy. Uwaga! Jest! 14! Ale... Yeah! Ile masz obsydianu? 18? Tylko no, nie, 7. Nie. A, 7. No to nie masz obsydianu. Dobra, ale może być na górze obsydian. Es! No gdzie iść? Jak ktoś szło na górę tego bastionu? Tędy. Nie wiem, podbuduj się. Troszkę niżej niż sama góra mogą być skrzyneczki. Tu. Tak. A jak otworzysz, podbuduj się jakby do góry, staniesz pomiędzy dwoma skrzynkami, stan pomiędzy dwoma skrzynkami. I w dół. Dobra, co potrzebuję z nich, powiedz mi. Obsydianu. Jest obsydian. Mam 11. No i skanuj po fortece. I tu, na dół. Nie, góra, pa. Stary. Ale człowieku, ten fof na tych to jest siekiera. No, na tych substandach jest, no. No amortyzuje, nie? Chyba. Czy to w ogóle nie zadaje? Nie no, no musiałbyś wejść do niej, żeby w ogóle nie zadało. Dobra, ty, ja mam movement siekiera to. Movement siekiera, pamiętaj, że nie masz potek, jak się wpierdzieć do lawy. I tak już szczęście wykorzystałem tym jednym goldem. Ty, przekopywać się tak? Znalazłem, chcę odpowiedzieć na twoje pytanie. A czemu w ogóle zacząłeś się przekopywać? Nie było tam terenu do pójścia sobie? Był. Byłem tak rozpalony jak moje funki na PGA przez chwilę. No znalazłem. Masz Ninja Brain Bota czy nie? Nie chciałem się tego pobierać. W ogóle nie uważasz, k***a, tu czarne uważaj, zejdzie no zaraz kurwysyn jakiś do ciebie i będziesz miał pizdę. Tu. Tam? Mam, spawner! Przejdą ci te czarne szkielety. Wciąż ci przejdą. Teraz ci ten tu kurwa zajebie. He! Aaaa! No jak on idzie po tym górnym, to łatwo go zepchać, no. No biejany ty. Rozdaj te blaze już. Ej, ty z podskokiem, Remek. K***a, od tyłu, na te zwierzę no. Napierdala. Iść tam po nie? Możesz, na czemu nie. O kurwa. Nie idę tam. Stary, tam są te szkielety. Co mam zrobić? No możesz iść z sześcioma do kurwa. Gdzieś. Na F3C teraz na Ninja Brainbocie pokazało ci się, w jakim kierunku masz iść. Wypadł z niego Blazer. Dobra, ostatni PWP. Pamiętaj ze skokiem. I poczekaj na naładowanie kryta.
Mam 8. Facing east, widzisz? Widzę. I to minus 118, co masz? To ma być minus 170. No masz iść tam, prosto. Tu jest minus 170, tak, tu jest. No masz iść tam prosto, 32 kraty. Tu. No. No i tu jest 170, tu. Ale no w tą stronę jest 170, to jest jakby wiesz, kąt pod jakim to idziesz. To wyje się zaraz. Zabuduj się i przejdź tam, no. Zobacz, tu nie ma żadnego kurwa czarnego szkieleta. No. F3 CS znowu kliknij. Odświeży ci się, ile kratek jeszcze masz iść. 21, tam. No to zapierdol 20 kratek do przodu, buduj portal i tyle. Ja dolej znowu te kurwa kryminaliści, pierdolę. No i zajebiście. Excellent. No i tutaj sobie buduj portal w powietrzu. Czemu żeś. Co ty. Kurwa, Remek. Nie zmarnuj kurwa za dużo. Remek. O kurwa. A krzywo. No dobra, git, nieważne. Znisz tego kobla. I tutaj daj obsa. I tu raz, dwa, po prostu tak, obsa. Tak, raz, dwa. I masz trzy obsa, to jest kurwa na styk. Tutaj. I tutaj trzy nad tym koblem. O, i podpadł. Ewakuacja. Ja pierdo. Po ziemiach wylądowałeś. No, musisz się wykopać do góry. Czemu? Przecież to tu jest już, może. Tu jest. Dobra, idziemy, wychodzimy. No nie, teraz musisz iść do góry. To wezmę sobie wodę. Nie chcę. Idziemy kopać. No nie bój się szkielecić. Nie, no tam jest... Głota. Już chcę chociaż raz to przejść, stary, tą grę. W jakim miejscu ma te... Kurwa, mistrzuniu, zjedzę chlebek. Dobra, wylewam to w p***u, nie chcę tego widzieć. A, wylewaj to w p***u, wylewaj. Zapalniczkę też przerzucam. Brakuje, żeby na mnie gravel spadł, stary, mnie odciął. To jest możliwe. Miej łopatę w zanadrzu. Nie mam łopaty. Ej, delfina słyszałem! Tu jest delfin! O! Patrz! Woda! Najlepszy ocean, prawda? Gościu, musisz zeskanować ten. Albo dopłyń do powierzchni. Deski tutaj. I zrobić łódkę. Nie, musisz zeskanować, gdzie jest kurwa smok. Znaczy twierdza. Tak? 13, żebyś jedną perłę zostawił. Tak? Znaczy może 2 na 12 nawet, no. Dobra, i teraz tak. Nie używaj. Będziesz skanował teraz Ninja Brain Botem. Tak jest. Jak się skanuje. Jak rzucisz Eye of Ender, to musisz zobaczyć, gdzie ono jest szybciutko, zrobić FOV 30, zrobić Mouse Sensitive 1 i wymierzyć myszką w odpowiednie kurwa miejsce. Czyli rzuca mi Escape. Tak ma być myszka, jak tutaj jest pokazane. W takim miejscu. Czaisz? Rzucasz? Tak. Tylko nie możesz się ruszyć. I Escape. Nie ruszyć. No nie, najpierw popatrz, gdzie ono leci, w którą stronę. Dobra. Szybciutko i wtedy Escape. No tu. Remek. Dobra, bo nie chcę ich zmarnować. No pamiętaj, nie możesz się ruszyć. Nie ruszam się w ogóle. Nie możesz się ruszyć w USD, nie możesz. Tylko myszką się możesz ruszyć. Czyli rzucam i myszką idę za nią. Tak, szybciutko. Jak głowę w dół dasz, to szybciej zobaczysz, gdzie ona leci. Czyli mam tak? Tak, no tak najlepiej ci będzie. I niech leci. No. Znaczy nie, niech leci. No. Za nią. Escape. I teraz FOV 30, mouse sensitive, controls, mouse settings, sensitivity na lewo na maksa, yon. I uważaj teraz, done. I musisz kurwa nakierować myszką na ten piksel, gdzie kurwa ci pokazałem na screenie i kliknąć F3C. I stary, ja mam 200 DPI, kurwa, gram w CS-a. No tutaj będziesz miał kurwa 1 DPI, no nie, ta myszka będzie się ruszała bardzo wolno i musisz nakierować na kurwa, no jak coś to spróbujemy jeszcze raz, jak a się i nie co, uda. I co jak nakieruję, bo to zniknie. Musisz nakierować i kliknąć F3C. Kliknąłem, 50% mam, ceretynity. No dobra. A mać, jaki pomiar! Teraz zmieniasz FOV na zwykły. No podnieś, no. Iść troszkę przed siebie. Zaraz zrobisz drugi pomiar. No, zatrzymaj się gdzieś tutaj. Ty, portal! A to nie jest ten Stronghold? Kurwa mać, nie wiem, nic na Discordzie. Kolejny pomiar robisz teraz. Drugi pomiar. Taki sam. Pamiętaj, nie możesz się ruszyć. Zrobiłem, 100% Ceracity, 200 block away. Ja p***ole, jaki kurwa 200 bloków, człowieku. No masz, idziesz na te kordy. Czekaj, masz łóżka? Masz 200 kratek, to się twierdzę. Blisko, no nie? Mówiłem. Masz parta. Dobra, ile masz łóżek? Mam mu strzały. 6 łóżek, sikiera i masz nici. Masz drewno na kolejne łóżka? Zaraz znajdę. F3, człowieku, F3 se kliknij. Sprawdzaj te kordy. Ty mnie korduj. Stop! Tu! Nie, patrz, jesteś na, jak masz chunk, 404, no nie? Masz być 303. To jest jeden w lewo, jeden w prawo. No to... No przetrz się, jeden klocek jeszcze przy... No. Przed ciebie, jeszcze jeden i tutaj jesteś. No 3-2-3. Chodzi o to, żeby lewy i prawy były po 3. Tu? I tu kopiesz w dół. Kop w dół, no. Pamiętaj, jak coś woda, zabezpieczenie. Mówiłeś, że 200 to rare, ta? No 200 to jest tak rare. No mogłeś mieć 2500, no nie? Jestem idealnie w dziurze. No i teraz szukasz, no nie będę cię uczył
Primitive. Tutaj no. Silverfishe są. Jest lawa. Lawa, mam. Lawa, lawa. Jest. Yeah! Zniszczyć to? Możesz, no. Znisz. Generalnie jak jesteś speedrunner, to po prostu wskakujesz do tej lawy jakby i na środku stawiasz szybko kobla, żeby nie utonąć, no nie? Możesz zrobić łóżka teraz przed wejściem jeszcze? A mogę wejść już? Możesz, no może. Albo nie, tu, bo tam to k***a strach. Dobra, a wiesz jak się k***a smoka? No nie, zaraz się nauczymy. Ja jak zabijałem, to zabijałem z łuku. Ja z łuku zabijałem. Dlatego mam łuk, no, po to wziąłem łuk. Oj, kurwa. Ale chcesz spróbować na łóżka, czy...? Wiem, że da się, bo wybuchają, ale to ja sam buchnę. Dobra, wchodzi, wjeżdżamy tam. Po co w sumie brałeś te łóżka, jak nie chcesz go zabijać na łóżka? No jak już mam łóżka, to idziemy. Dobra, i on musi parczować, ale, tak? Ale chcesz, kurwa, łóżkami go zabijać? Tak, tak. I ja... Czekaj. Dobra. Co tam się stawia, bo dobra, tam się lala, stawia, lala. Nie, z kołczem się nie liczy czas. Dobra, zrobię sam. Wjeżdżam w to, zabudowuję tam, robię sobie idealne miejsce ale na to. Ale zabudować? Zaraz podejdę i mi powiesz. Ej, kurwa, się czuję, jakbym człowieku gościa z selekcjonerki w klubie bramkarza największego byka napierdalał teraz. Czekaj. Co mi ma na pizdę jedną? On we mnie wieci i koniec. Staw sobie na tej obramówce, na rogu. Okej, i patrz co chcę zrobić. Tutaj dać klocek. Nie, na górę nie. To tu chcę dać obok i tu... Dobra, tu ma być klocek, tu. I tutaj ma być klocek i tu ma być łóżko, tak? Kurwa, nie wiem, czy ty dobrze pokazujesz, no nie? Ja widzę myszkę i myślę, że to jest dobrze. Nie, patrz, tu jest na dole miejsce i tu jest piętro wyżej, jakbyś był tu drugi. Tu jest jeden klocek, a tu jest drugi. Tak. To tu, ale nie tu. Nie tutaj. Tylko jakby tu. Tu, gdzie masz myszkę, chcesz kliknąć, tak? No ale nie kliknę, nie, bo tu nic nie ma, bo to jest jakby pod skosem. To jakby tu jest blok i tu byłby blok i tu byłyby dwa puste. Ale nie, nie, patrz, tu, tam gdzie masz myszkę w Minecrafcie w tym momencie. Tak. Jak nie rusz... A, to. Tu klikniesz, tak? No. Nie. To klikniesz. A mam tu kliknąć? Czyli mam postawić klocek nad pochodnią i nad jeszcze jednego. Dwa klocki nad pochodnią. Tak, dokładnie. I co dalej? I masz wydalać stąd. A nie mam postawić łóżka? Bo później mogę nie być? Ogarnę temat. Nie ogarniesz. No kurwa, nie spierdol pierwszego rana, no. Odpalam Minecrafta i odpalam ci streama, dobra? Masz tutaj tak postawione. Widzisz, nad pochodnią. Ale o nie, zobacz, a ja chciałem stawiać z prawej strony. Ale stary, możesz z każdej strony postawić. Dobra. No dobra, myślałem, że to coś zmienia, bo on leci jakoś. Możesz stary z każdej strony postawić i patrz. I podchodzę tutaj i tu stawiam łóżko. Tylko za późno to zrobiłem, patrz. Tutaj F3B klikam, widzisz? Czanki włączone, widzisz? I tutaj... To są hitboxy, widziałem, nie czanki. Tak, kołczu. Tak, hitboxy, nie czanki, hitboxy. Tu jest jego głowa, widzisz? Aha. I obserwujesz, kurwa, gdzie jest hitbox tej głowy. I patrz, stawiasz tu łóżko, o tak tutaj, jak mam myszkę, widzisz? O tutaj w ten róg trzeba patrzeć, żeby postawić łóżko. A po odsuń, jak mi odsuniesz myszkę, to będę widzieć róg. Odsuń mi myszkę stąd. O. O, nie zabiję go. O, nie zabiłem, ale ty go zabijesz na pewno. Ale rozumiesz, masz tutaj tak i... A skąd ja mam wiedzieć, a co jak daj inaczej głowę na przykład? On ma być głową gdzie? Jeszcze raz, bo nie wiem o co chodzi z głową. Po co to ważne jest? Też jest ważne to, że jak postawisz to łóżko, go nie wybuchniesz, no nie? Zajebał mi łóżko, no nie? I jest kurwa koniec. I nie możesz ty położyć łóżka. I nie mogłeś położyć kolejnego, no to no wtedy nie? Podchodzisz go tym kurwa diamentowym kierowcem po oczach. Nie da rady, bo on... Mamy 30 strzał, pamiętaj. Dobra, kumam. Idę to zrobić. A on się nie zregeneruje, jak na dole ma te healki, bo ja to... Stary, jak speedrunowałem, to chile zbijałem te z łuku też. Nie. No to ja wtedy grałem, a mnie dali kurwa do atieru zjeby. Tu jest jego głowa, ma być tu, gdzie jest łóżko, widzisz? Rozumiesz? Tak, no. Widzisz? A to obok to skrzydła? No tutaj kurwa to jest jego cała ta głowa, to jego ciało, to skrzydła chyba, no. Ale ta mała główka ma być... A co jak będzie na poduszce? Zadam jej obrażeń. Skąd ty masz pewność, że on wleci głową przez sieradło, a nie w poduszkę? O! I skąd wiesz, że on tam ma głowę, nie tu? Przybliż na hitboxach, gdzie ma głowę. No nie, ja nie widzę, ale zagramy. Dobra, stary, walę dwa bloczki i idę w lewo. No. Ale muszę potrenować, kurwa, bo mnie pojebie. Poczekaj, poczekaj! Łóżek nie wziąłem! Na ty pasek! Jak to szybko zabrać? Łóżka mam tam mieć? Perłę, żeby się sperłować do tego tutaj fontanny. Mie 8 łóżek i jedną perłę. Ej, to jest straszne. AAAAAH! Pierdolę! Wstać go do łódki, wstać go do łódki. Łódka i sikiera, łódka i sikiera. Ej, co to jest za gra? Dawno takich emocji nie miałem, nie? No nie mogę, kurwa. No. Sikiera, kurwa i łódka. Sikiera i łódka. Sikiera i łódka. Remek. Powiedz mi, gdzie miał... Nie widziałem, czekaj, robię klipa, Zrób mi klipa i powiedz, w jakim miejscu jest łódka. Robię klipa. Jest smog, jak coś rzucił ci kurwa hita i leci do ciebie właśnie, no nie? Kurwa. Ej, bloki pod towerem się podbuduj szybko, co ty na to? Wypierdoliłeś łódkę z ekwipunku, nie masz łódki. Nie masz... Nie masz łódki, wypierdoliłeś.
kupiłeś łódkę. Dobra, mam patent, stary. Widziałeś kierowok? No w lewym dolnym. Lewym? Do tej wody. Kurwa, ile on ma życia! Śmieć! A mi perczuje, kurwa! Smok sperczował, kurwa, smok sperczował. Uważaj, ten smok będzie leciał do ciebie i ciebie pierdoli w kosmos. Uważaj, 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 uważaj! Water skill! I co, muszę czekać na drugi percz? Perczuje! Perczuje! No co, co, co? Wybuchaj już! Sikierą, sikierą próbuj! Sikierą próbuj! Gdzie jest głowa?! Łeb, łeb! Te kurwa perły, to coś tak kurwa. Czemu on mnie tak uderzył? Ja p***ole, co ja jestem kurwa. Idziesz, instalujesz mapki dzisiaj do trenowania. A tam miało się nie skakać? No nie miało się, skoczyłeś, no tak, skoczyłeś, no. Skoczyłeś. A nie powiedziałeś? No bo ja to traktuję jak kurwa oczywistość, no nie? Ja nie pamiętam takich rzeczy.